Cześć, witajcie w podsumowaniu czytelniczym na kanale Skrzypek z Poddasza. Coś mówię nie po kolei. Jest potwornie gorąco i to widać po mnie. Ale nic z tym nie zrobię. Mogłabym włączyć wiatrek, ale byłoby za głośno raczej do nagrywania. Mam tu stos książek przeczytanych w ostatnich tygodniach i miesiącach właściwie. Nie jest ich aż tak dużo w stosunku do czasu, który minął. Przez miesiąc byłam praktycznie wyłączona z czytania, więc było słabo. Teraz to nadrabiam i mam wrażenie, że weszłam w bardzo dobrą fazę czytelniczą, więc mam nadzieję, że kolejne podsumowanie będzie dużo szybciej i będzie bardziej owocne i obfitujące w ciekawe lektury. Tak patrzę, że o większości z tych książek już mówiłam albo będę mówić, więc będę się streszczać i jeżeli macie ochotę posłuchać więcej o tych książkach, to najczęściej są o nich opinie w czytelniczych vlogach, będę to zaznaczać. I muszę jakiś lepszy sposób wymyślić, to znaczy od tego momentu zapisywać sobie książki, o których mam powiedzieć w kolejnym podsumowaniu, bo po prostu się gubię i muszę to potem sprawdzać i nie wiem. A przez to, że o większości mówiłam w ten czy inny sposób, no to nie pamiętam po prostu, co było w poprzednim podsumowaniu. Mam nadzieję, że się nic tutaj nie powtórzy. Dla osób, które oglądają wszystko, wybaczcie, że będzie tych lektur tyle powtórzonych, no ale tak to wygląda w podsumowaniach. Mikrotyki Pawła Sołtysa, czyli mikroopowiadania kilkustronicowe Pawła Sołtysa, którego możecie znać z zespołu Pablo, Paweł i Ludziki na przykład. Możecie go też znać już z książek, które zdarza mu się pisać. I są to takie zasłyszane, to znaczy w moim odczuciu, w moim odbiorze, bo to nie jest żadna autentyczna proza, ale sprawiają wrażenie takich zasłyszanych historii, krótkich, czasem trochę urwanych, które kojarzyły mi się bardzo właśnie z czymś, co można czasem usłyszeć od ludzi, których nie znamy, gdzieś w przelocie, gdzieś na ulicy, gdzieś w takich nieoczywistych okolicznościach. Bardzo ciekawa lektura, moim zdaniem warta poznania i to właściwie tyle. Nieważkość Julii Fiedorczuk, historia kilku kobiet, które łączy przeszłość. Czuję, że niewiele już z tego pamiętam i też jest we vlogu, podobnie jak mikrotyki, to było w tym samym vlogu z zakurzonego maratonu. Teraz jak tak spojrzałam na opis tej książki, to skojarzyło mi się z powieścią Gdzie śpiewają raki, którą właśnie skończyłam parę dni temu i one nie mają dużo ze sobą wspólnego, ale jakoś te niektóre elementy tak mi się teraz połączyły. I to niekoniecznie dobrze. W momencie, kiedy ją czytałam, podobała mi się bardziej niż teraz z perspektywy czasu. Nie zapadła mi jakoś bardzo mocno w pamięć ta książka, więc odsyłam Was do szerszej opinii do tamtego vloga, jeżeli jesteście zainteresowani tą powieścią. Kawałeczek klasyki, czyli Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze, w przekładzie Kai Gucio. Uwielbiam tę historię, uwielbiam Hemingwaya w tym wydaniu, nie mogę się doczekać kolejnych spotkań z tym autorem. Musiałam zrobić przerwę techniczną i dobrze się złożyło, bo zastanawiałam się, dlaczego mi się wydaje, że ja o tych których z tych książek mówiłam dwa razy. Mówiłam dwa razy, bo mówiłam w Bookhaulu i mówiłam we vlogach. Ale powtórzę raz jeszcze. Część osób tej książki nie znosi, część uwielbia. Jest to w tej części, która ją uwielbia. Opowieść o sile, determinacji, pokonywaniu swoich barier, granic, zdobywaniu wyznaczonych celów. Uwielbiam. Chcę czytać Hemingwaya jak najwięcej. Czekam na kolejne wznowienia. Bo nie wiem, czy wiecie, ale te stare wersje książek są tak potwornie drogie, więc wolę zaczekać i po prostu zbierać sobie w tej kolekcji. Mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej z wydawnictwa Marginesy. I są też nowe przekłady, więc podejrzewam, że to też pozytywnie wpływa na ewentualny odbiór. Przepraszam, jeżeli są jakieś dźwięki, musiałam otworzyć okno, bo jest tu za duszno. Kolejna z moich miłości, czyli Paolo Conetti, Osiem gór i Nie zdobywając szczytów. Książki tego autora przełożył Tomasz Kwiecień. Obie. To jest taka książka reportażowa, to jest powieść inspirowana pewnie w jakimś stopniu życiem, co mam wrażenie ostatnio się cały czas przewija, ale to jest jeden z tych przypadków, gdzie w ogóle mi to nie przeszkadzało. Uwielbiam. Znów historia o kontakcie z przyrodą, poszukiwaniu siebie, taka bardziej kontemplacyjna, bardziej refleksyjna. Coś, co albo z wami zagra, albo nie. Bardziej do czucia, bardziej do takiego przeżywania wewnętrznego. I polecam czytać obie te historie, bo to jest
dobre uzupełnienie. Jest to relacja z jego wyprawy w Himalajów. Chciałabym więcej tego autora, chciałabym jak najszerzej też go poznawać. Niestety nic z tego, co wiem, więcej nie ma w Polsce. Odsyłam do vloga, w którym opowiadam dużo więcej, a jeżeli kochacie góry, to zdecydowanie lektury obowiązkowe. Idzie mi przerażająco szybko, mam nadzieję, że taka forma też Wam będzie pasować. Pewnie trochę więcej powiem przy książkach, o których jeszcze nie mówiłam, bo tak jak wspominałam, chcę się tutaj streścić jak najbardziej, bo ile można się powtarzać, zwłaszcza jeżeli mam godzinne filmy często o niektórych pozycjach. A tu są takie zajawki po prostu do moich pełniejszych opinii, bardziej szczegółowych. Cormac McCarthy i Droga przełożył Robert Sudhu. Znów powieść fenomen, powieść, która wielu osobom bardzo się podoba. Historia post-apo, w której to ojciec i syn przemierzają świat i walczą o przetrwanie. W teorii coś, co myślałam, że trafi do mnie bardzo, w praktyce najzwyczajniej w świecie nie poczułam tego, co trzeba. To jest bardzo surowa, bardzo minimalistyczna historia. Coś interesującego, ale coś, czego nie poczułam tak, jakbym chciała. I jestem ciekawa innych pozycji tego autora, czy zrobiłyby na mnie podobne wrażenie. Ale wiele osób tę powieść uwielbia i nie twierdzę, że jest zła, bo nie jest. Po prostu nie było nam po drodze z Drogą. Pełna opinia we vlogu. Podobnie było z powieścią Niespokojni ludzie Fredrika Backmana w przekładzie Agaty Teperek. Jest to ten sam vlog, w którym opowiadałam o Drodze, więc zachęcam Was do zaglądania tam, jeżeli ciekawią Was moje opinie o tych książkach. Bardzo dobrze napisana, bardzo dobrze utkana opowieść o grupie osób, która znalazła się w mieszkaniu, które jest na sprzedaż. I w mieszkaniu tym znajduje się też osoba, która uciekała z napadu na bank, którego próbowała dokonać. Więc mimowolnie ci wszyscy ludzie znajdujący się tam stają się zakładnikami. I poznajemy tu ich różne historie, różne perypetie, różne losy. Jest też serial na podstawie tej powieści, ale raczej polecam powieść, bo jest dużo lepsza niż serial. I to jest taka historia, której nie mam dużo do zarzucenia, bo uważam, że jest to dobra książka, ale znowu po prostu nie zagrała ze mną i nie zrobiła ze mną emocjonalnie tych rzeczy, które chciałabym, żeby zrobiła. Doceniam, ma ona wielu zwolenników i rozumiem to, natomiast nie jestem w tym gronie. Kwiaty Marty Masalskiej, czyli powieść, którą otrzymałam do recenzji od wydawnictwa. Pierwsza taka sytuacja, być może ostatnia, więc docenimy to przez sekundę. Historia Valerii, która dostaje niepowtarzalną szansę na to, żeby zagrać w filmie, na to, żeby wystąpić przed kamerą. Nie jest ona aktorką, po prostu zostaje dostrzeżona i zaproszona na casting. I wokół tego toczy się cała fabuła. Jest tu bardzo dużo wątków filmowych. Są wątki związane z fotografią, z kwiaciarnią, kawiarnią i różne takie elementy, które lubię. Sama historia była dla mnie interesująca, natomiast ma ona sporo wad takich i stylistycznych, i konstrukcyjnych. Jeżeli chodzi o opisy, jeżeli chodzi o takie bardzo techniczne sprawy. I uważam, że nie jest to zła opowieść, nie jest też nie wiadomo jak dobra. I miałam ochotę przez długi czas po prostu usiąść i poprawić to, co by się dało. Nie zachęcam bardzo, nie odradzam. Po prostu jest, jeżeli lubicie powieści obyczajowe i nie przeszkadzają Wam różne takie nadmiary językowo-opisowe, to możecie to przeczytać. Odsyłam Was do mojej pełnej opinii znowu, bo o tej książce opowiadałam bardzo dużo. I to w sumie tyle. Kibicuję autorce, mam nadzieję, że będzie się rozwijała. I ten jej warsztat też z czasem się poprawi, bo uważam, że ma potencjał, jeżeli chodzi o wymyślanie historii. Bo coś, co potwornie mnie sfrustrowało, zdenerwowało i co krytykowałam już wystarczająco dużo, czyli Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę Oceana Wonga w tłumaczeniu Adama Pluszki. List do nieczytającej matki od jej syna, opisujący jego perspektywę różnych spraw. Mamy tu bohatera, który jako dziecko wyjechał do Stanów z Wietnamu. Gdzieś mamy też echa wojny w Wietnamie, mamy tu odkrywanie siebie, dorastanie, poznawanie swojej seksualności,
jako osoby niehetero. I ja już nie chcę mówić o tej książce, potwornie mi się nie podobała, nie podobało mi się, jak stara się być artystyczna. I dość niedawno o niej mówiłam, nie chcę tego wszystkiego powtarzać, po prostu moim zdaniem jest to zła książka. Ale znów, wiele osób ją bardzo docenia, z tym, że to jest ten przypadek, że wiecie, na przykład przy drodze i przy niespokojnych ludziach ja uważam, że to nie są złe powieści i rozumiem, dlaczego mogą się podobać. Tutaj nie czuję tego, więc to jest ta inna sytuacja i no po prostu uważam, że to nie jest dobre. Jeżeli myślicie inaczej, możecie dzielić się ze mną swoim zdaniem. Dla mnie na razie, i mam nadzieję, że już tak zostanie, najgorsza książka, jaką przeczytałam w tym roku i jedna z najgorszych tak w ogóle. Teraz dla odmiany coś dużo lepszego. Uwolniona Tary Westover w przekładzie Barbary Szelewy. Jest to opowieść biograficzna, opowieść autorki, która wychowała się w rodzinie mormońskiej, bardzo konserwatywnej, bardzo niesprzyjającej dorastaniu, niesprzyjającej zdobywaniu wiedzy. Środowisko mocno toksyczne, w którym było dużo przemocy, dużo też, nie wiem, czy jest taki rodzaj przemocy, czy teraz to wymyślam, przemocy polegającej na przykład zabranianiu dostępu do wiedzy, ograniczeniu kontaktu z ludźmi. Ma się rzeczy bardzo kontrowersyjnych i to jest właśnie ukazanie jej drogi, jak wychodziła z tego środowiska, też pokazanie, jak funkcjonuje osoba w środowisku przemocowym, jak często nie zdaje sobie z tego sprawy, jak można sprawić, że ktoś ma bardzo zaburzone pojęcie o rzeczywistości. Bardzo trudne, przerażające z perspektywy tego, że ktoś to przeżył, ale też piękne, bo z tego wyszedł i poradziła sobie. Bardzo polecam tę lekturę, jeśli macie siłę, więcej opowiadam we vlogu, czuję, że przez tych nieszczęsnych, wspaniałych nie poświęciłam jej wystarczająco dużo czasu i nie opowiedziałam o tej książce tak dużo, jakbym mogła, ale naprawdę bardzo polecam, jeżeli macie siłę na taką lekturę. Jest to coś zdecydowanie wartego uwagi i jedna z najbardziej wartościowych książek non-fiction, jakie czytałam kiedykolwiek. Także dwie skrajności w tamtym vlogu ukazuję. Ostatnia książka z tych fizycznych, o których chciałam powiedzieć, już mówiłam, będę mówić, bo właśnie w tym momencie nagrywam vlog, z powieścią Gdzie śpiewają raki Delly Owens w przekładzie Bohdana Maliborskiego. Książka o dziewczynce, która wychowała się samotnie na bagnach. Tak jednym zdaniem opowiedziałabym wam fabułę. Książka pełna opisów przyrody, pełna tego życia bagiennego, pełna kontaktu z naturą i za to doceniam książkę, którą bardzo lekko się czyta, bardzo szybko się pochłania. Niestety pełna błędów logiczno-konstrukcyjnych, bo to wszystko jest bardzo mało wiarygodne na takim ludzkim poziomie. Jeżeli wam to nie przeszkadza, to być może nie będzie wam to przeszkadzało, bo to jest znów jedna z powieści, która zachwyca wiele osób i też jestem w stanie to zrozumieć, bo ta atmosfera tej książki jest bardzo wyjątkowa i doceniam naprawdę te elementy związane z przyrodą. Natomiast nie mogę przeskoczyć wątku kryminalnego i te wszystkie nielogiczności są też dla mnie trudne do przyjęcia. Spędziłam z tą książką dobry czas, ale nie uważam, żeby była to wybitna literatura. I mam też problem po tym wszystkim, czego się dowiedziałam o autorce. I to nie wpływa na moją ocenę książki, ale jest na tyle istotne, że będę opowiadała o tym we vlogu prawdopodobnie tydzień po tym, jak ukazuje się ten film, więc czekajcie. Jeżeli nie czytaliście tej książki, to nie szukajcie tych informacji, bo prawdopodobnie zaspoilerujecie sobie treść. A jeżeli czytaliście, no to możecie się zagłębić w tę sprawę. Nie ma polskojęzycznych materiałów na razie. Jest to bardzo kontrowersyjna i śliska kwestia i no ja jestem wstrząśnięta i chciałabym znać prawdę, której pewnie nigdy nie poznam. Mam mnóstwo zgrzytów etyczno-moralnych związanych z tak szeroką dystrybucją tej książki. W
kontekście tego, z czym powiązana była autorka. Teraz jeszcze dwie książki, o których już wspominałam w podsumowaniu półrocza. Pierwszą z nich jest Młodość Lynn Scaber. Ilustracje przygotowała Lisa Aisto. Jezu, przepraszam Was. Przepraszam strasznie tutaj autorkę i rysowniczkę za kaleczenie nazwisk zapewne. Przełożyła Milena Skoczko-Nakielska. Opowieść rysunkowo-słowna o czasach nastoletnich, o dorastaniu, o problemach związanych z tym, z czym mierzą się osoby w tym momencie życia. Dla mnie przede wszystkim doświadczenie estetyczne, bo jest to przepięknie narysowane, opowiedziane też w bardzo ciekawy sposób i forma się zmienia. Czasami są to jakieś wiersze, czasami takie kartki z pamiętnika, można powiedzieć. Coś bardzo ciekawego. Będę śledzić kolejne książki z tej serii, jeżeli wyjdą, no i mam ochotę zbierać wszystko z ilustracjami tej pani, bo jest to naprawdę bardzo przyjemne estetycznie i bardzo podoba mi się jej styl rysowania. Też już pokazywałam te ilustracje kilka razy, teraz pierwsza lepsza, która mi się otworzyła. Zaglądajcie na Instagram do tej pani, tam pewnie najprościej obejrzycie sobie jej pracę albo gdzieś tam indziej w internecie. Bardzo ciekawa propozycja, myślę, że i młodszym, i starszym może się spodobać. Cycki, czuła biografia piersi, Colin van Zweden. Proszę mnie nie linczować za te wszystkie nazwiska. Dramat, wiem. Olga Niziołek przełożyła tę książkę. Przed przeczytaniem tej książki miałam takie trochę ironiczne podejście, no bo cóż tu można pisać o części ciała? Po przeczytaniu tej książki miałam zupełnie odwrotne poczucie, to znaczy ile można by było jeszcze napisać, ile kontekstów społecznych można by było ująć, ile problemów kulturowych związanych z biustami można by było jeszcze opisać. To jest tak szeroki temat, tak ciekawy temat i tutaj punkt wyjścia jest bardzo trudny, bo autorka niestety zachorowała na raka piersi i pisała to w momencie, w którym wiedziała, że będzie musiała się poddać mastektomii. I postanowiła po prostu zbadać fenomen kobiecego biustu i w kontekście dorastania, i w kontekście funkcji społecznych, i w kontekście właśnie funkcji erotycznych z jednej strony, z drugiej, kiedy ten kontekst się zmienia na macierzyński, kiedy w ogóle się zmienia w trakcie dorastania dziewczynek. I tych kontekstów jest wiele, ale tak jak mówię, po przeczytaniu miałam takie, że chciałabym jeszcze więcej, chciałabym poszerzyć tę lekturę. Oczywiście bardzo duży akcent jest położony na te sprawy zdrowotne i jest to bardzo ważne, ale też bardzo trudne. Poruszyła mnie ta książka w bardzo wielu momentach, dała dużo do myślenia i uważam, że jest to ultra wartościowa lektura, naprawdę. Polecam każdemu, kto ma ochotę się zmierzyć z tematem. Zastanawiałam się, jak by odebrały tę książkę osoby w sytuacji takiej jak autorka i nie wiem, bo z jednej strony może być to bardzo wspierająca lektura, z drugiej może być trudne mierzenie się z tym, z myśleniem o tym temacie ponownie. Za oknem szczekają psy, pewnie to słyszycie, nie wiem, co się dzieje. Bo znam też takie kobiety i zastanawiałam się, czy im podsunąć tę książkę, czy wręcz przeciwnie i nie wiem. Jeżeli tu jest na przykład jakaś osoba, która była w takiej sytuacji i czytała tę książkę, to proszę o głos. Przechodzę już do lektur, których nie mam fizycznie. Zabierz mnie do domu Marie Aubert w tłumaczeniu Karoliny Drozdowskiej. Ja to słuchałam w wersji audio, więc sprawdzę jeszcze, kto to czytał, bo nie mam pojęcia. Czyta Anna Rusiecka. I jest to zbiór króciutkich opowiadań właśnie autorki powieści dorośli. I no ja słuchałam tego już dość dawno i szczerze mówiąc nie pamiętam z tego nic. I zupełnie to ze mną nie grało. Bardzo kojarzyło mi się to z książkami Sally Rooney. Były to takie bardzo krótkie, bardzo zwięzłe historie różnych osób w różnych sytuacjach. Zwykle mocno niezrozumiałe dla mnie, nie w sensie zrozumienia samych historii, tylko
sensu tego wszystkiego, co tam się dzieje i zupełnie to ze mną nie zagrało, zupełnie było mi to wszystko obojętne i przeszło obok i widziałam, że wiele osób wyciąga z tego, właśnie wyciąga to, co sami sobie dopowiedzą, bo są to takie urwane, bardzo krótkie, bardzo urywkowe opowieści. Podobnie zresztą jak w mikrotykach, tyle że, no nie wiem, z mikrotyków potrafiłam wyciągnąć więcej tutaj. Nic więcej to ze mną nie zrobiło, oprócz tego, że to przesłuchałam i w sumie tyle. Być może gdyby to było wszystko rozwinięte do form trochę dłuższych, inaczej bym to odebrała, tak jak w przypadku dorosłych, gdzie tych tematów do przemyśleń i do rozmów moim zdaniem było wiele. Tutaj nie był to dla mnie materiał do jakichś głębszych rozmyśleń, rozważań. Przeszło to po prostu obok mnie. To wszystko, co mam na ten temat do powiedzenia. Utonęła Therese Bohmann w tłumaczeniu Justyny Czechowskiej. I tego też słuchałam w wersji audio, więc sprawdzam. Czytała Monika Chrzanowska. I tu znów miałam jakieś wspomnienia z powieściami Sally Rooney, tyle że to było o wiele lepsze w moim odczuciu. Wciąż ta historia nie do końca mi grała, tu jest... I też trochę z dorosłymi Marie Obert znowu. I w ogóle mam wrażenie, że i wątki, i jakieś oprawy powieści, po które sięgam w tym roku, bardzo się gdzieś ze sobą łączą i chwilami mam wrażenie, że stale czytam tę samą historię opowiedzianą w inny sposób, ale wszystko kręci się wokół podobnych rzeczy. W tej chwili czytam Papierowy Pałac i tam znowu są jakieś takie podobne wątki i mam tego dosyć i muszę zacząć szukać gdzieś skrajnie inaczej, bo nie wiem, czy podświadomie celuję w podobne książki, nie jest to moim zamysłem. I strasznie mnie to irytuje. W każdym razie, tu jest historia dwóch sióstr i trochę ich relacji, trochę szukania drogi przez główną bohaterkę. Chwilami mnie to interesowało bardziej, chwilami zupełnie nie. I takie mam mieszane odczucia do całości, do zakończenia. Znów nie pamiętam tego jakoś super wyraźnie. Czytałam, słuchałam tego, nie wiem, z miesiąc temu. Już teraz pewnie trochę więcej, ponad miesiąc temu. I nie wiem. Ale zaczęłam też słuchać kolejnej książki. To jest cykl, ale te książki są trzy tomy, ale nie są chyba powiązane bohaterami. W każdym razie nie zauważyłam tego do tej pory. I tamta książka już zaciekawiła mnie o wiele bardziej i wydaje mi się, że ta druga część może być czymś, co będzie dla mnie materiałem do wielu różnych innych przemyśleń. I tamtego też słuchałam w audio, ale stwierdziłam, że to jest na tyle gęste właśnie, jeżeli chodzi o różne takie ciekawe myśli i spostrzeżenia, z którymi w wielu momentach się utożsamiam, że przeczytam to po prostu w e-booku, w wersji elektronicznej, bo pewnie nie będę na razie kupować tej książki, ale tak, wydaje mi się bardzo ciekawa ta druga część. Jeżeli znacie tę trylogię, możecie napisać, jakie tam są powiązania między tymi częściami, bo w sumie jestem ciekawa, czy są, czy po prostu to jest taki cykl z jakiegoś innego powodu, bo jest tam też motyw sztuki i to też jest dość ciekawe. Ale ta pierwsza część raczej nie zapadnie mi w pamięci na długo, no, nawet na pewno nie zapadnie, bo już nie jest jakoś szczególnie w mojej głowie intensywna. Kochankowie i pisarze Lily King w przekładzie Magdaleny Koziej. Mam nadzieję, że nie będę na siebie wściekła za to, że mam otwarte te okna, bo tych dźwięków jest strasznie dużo. Oby mikrofon nie wyłapywał tego. Przed chwilą trąbienie to na pewno było słychać, więc. W poprzednim nagraniu mówiłam, że jest to powieść milenialska i teraz to prostuję, prostowałam to już w komentarzu. Ale to jest koniec lat 90. Bohaterka jest już po 30, więc no nie spina się to czasowo, mimo tego, że te problemy bardzo mi się kojarzyły, przez to pomyślałam, że to jest powieść właśnie dotycząca pokolenia milenialsów, to znaczy no jest po 30, ma słabą pracę, pracuje gdzieś tam w gastronomii, zawsze chciała pisać, zajmować się pisaniem i z tego też powodu pracuje w gastronomii, żeby mieć czas na to pisanie, żeby móc sobie jakoś bardziej elastycznie układać to życie. Jest to dziewczyna w żałobie, niedawno straciła matkę. I ten wątek żałoby też jest tu dość intensywny. Z drugiej strony jest wątek, nie tyle romansowy, tego romansu tam nie ma dużo, ale
właśnie poszukiwania partnera i wahania się między dwiema potencjalnie dobrymi opcjami i zastanawiania się, czego chcę od życia też w tym kontekście, bo jednak wybór partnera może zdeterminować wiele kwestii. I tak to się toczy. Jest tu mnóstwo nawiązań literackich. Mamy tu grono pisarzy, więc często rozmawiają o literaturze i jest to bardzo ciekawe, bardzo mi się to podobało i wielu na pewno autorów, wiele książek można sobie z tego wyciągnąć. Początkowo znowu miałam jakieś flashbacki, że Sally Rooney, że to jest coś podobnego, tyle że to jest dużo lepsze i jest to wiarygodne dla mnie. Wszystkie wahania i wszystko, przez co przechodzi bohaterka, mimo że nie zawsze jej działania są dla mnie w porządku i ja bym nie robiła takich rzeczy typu spotykanie się naraz z dwoma facetami i zwodzenie w sumie obu. Co oczywiście wynika z jej jakiejś niepewności i wątpliwości, ale to było takie po prostu wątpliwe z perspektywy mojej oceny zewnętrznej. Ale ta książka ma wiele... Z jednej strony to jest lekka historia obyczajowa z trudniejszymi wątkami, no bo jest ta żałoba, jest to miotanie się, ale ma mnóstwo momentów z bardzo ciekawymi przemyśleniami, ma te nawiązania literackie i bardzo wiele rzeczy mi się podobało w tej książce. Żałuję, że nie mam jej fizycznie i to jest ten ból, kiedy czytam coś elektronicznie i potem wiadomo, że nie pójdę i nie kupię tego od razu, bo wolę kupić coś, czego nie czytałam. Ale to jest dla mnie wada nieposiadania książek i czytania i stwierdzania, że hej, jest to super. No potem znowu chcę to mieć prędzej czy później. Nie czytam jeszcze Euphoria Lily King, ale mam ją już u siebie i będę czytać w najbliższym czasie, bo jestem bardzo ciekawa tej autorki. Tamta powieść jest zupełnie inna, w zupełnie innej tematyce i podobno też stylistyce, więc będę chciała sobie je porównać. No i ciekawi mnie ta autorka. Wydaje mi się, że może być to taka autorka, której pisanie będzie do mnie trafiać, niezależnie od formy. Może mi się tylko wydaje, ale wiecie, to nie jest jakiś wielki zachwyt i nie będę wam mówić, że ta powieść jest nie wiadomo jak dobra, ale jest na tyle dobra, żebym mogła wam ją tu polecić i powiedzieć, że z jednej strony jest to taka lektura, przy której się nie umęczycie nie wiadomo jak, ale też nie jest tak prosta, że nie wyniesiecie z niej niczego, bo to jest właśnie taki fajny balans do przyjemnego przeczytania, ale też materiał do różnych przemyśleń. I ta powieść w ogóle chyba jest bardzo mało znana. Ja sobie przypomniałam o niej dzięki Natalii z kanału Nałogowe Czytaczki, która wspominała o niej jakiś czas temu. Ludzie, których spotykamy na wakacjach, Emily Henry w tłumaczeniu Aleksandry Weksej. Jeden z wakacyjnych fenomenów i ja teraz jestem w takim momencie, że czytałabym takich książek dużo, a z drugiej strony nie są dla mnie do końca dobre, bo to są takie lekkie wakacyjne romanse. Leci samolot i pewnie znowu mnie nie będzie słychać zaraz. I z jednej strony teraz mam bardzo ochotę na takie książki, dopóki jeszcze jest lato, dopóki ma to taki sens zewnętrzny, bo dla mnie jednak te okoliczności trochę wpływają na to, co wybieram. I jesienią myślę, że będę sięgać po grubsze, bardziej mięsiste powieści niż w tej chwili. A z drugiej, no te wakacyjne romanse kręcą się wokół romansów, a czuję się teraz na tyle niekomfortowo jakoś i po prostu nie jest mi w tej chwili dobrze z tym, że jestem sama. Mam nadzieję, że to minie za jakiś czas i najchętniej bym wyłączyła po prostu tę dziedzinę na tak długo jak się da, żeby o tym nie rozmyślać i po co tym mówię, nie wiem, ale... No, myślę, że skupię się w najbliższych miesiącach na wielu różnych innych rzeczach i nie będę miała czasu myśleć, czego też nie polecam, bo to nie jest dobre, ale w tej chwili nie widzę innej opcji po prostu. Wracając do książki, Beach Read mi się bardzo podobało w zeszłym roku. Wiem, że też to jest taka skrajna bardzo książka. Ja przy niej czułam to, co chciałabym czuć przy takich książkach, to znaczy takie uczucie właśnie wakacyjnego romansu bez konsekwencji, no bo to jest tylko książka. Ale emocjonalnie przeżyłam ją tak, jakbym miała znowu, nie wiem, 15 lat i czytała coś takiego i się strasznie tym ekscytowała i na tamten moment to była dla mnie bardzo przyjemna lektura. Przy książce Ludzie, których spotykamy na wakacjach,
nie udało mi się odtworzyć tego doświadczenia, choć wciąż te same elementy w pisaniu Emily Henry mi się podobają. To znaczy, jest tam między wersami mnóstwo przemyśleń, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie i jest to coś, co ja lubię i jest to właśnie dla mnie taka pożywka do myślenia i często trafia też w takie moje struny, które są dla mnie trudne i jest to trudne dla mnie konfrontowanie tego wewnętrznie, samej ze sobą. I tutaj najwięcej tych przemyśleń miałam podczas ostatnich 150 stron. I tam ruszyło mnie naprawdę kilka razy, ale jeżeli chodzi o całą książkę, ona moim zdaniem jest za długa przede wszystkim, jest za bardzo przeciągnięta. I nudziłam się przez większość czasu, a jednak czytając takie książki nie robię tego po to, żeby się nudzić. Tylko właśnie, żeby się oderwać i żeby zająć swoje myśli w jakiś inny sposób. I są tam dwie linie czasowe. Mamy dwójkę przyjaciół, Poppy i Alexa. Chwilę. Pamiętam imiona, brawo. Poppy i Alex. Oni się przyjaźnią od kilkunastu lat i motyw jest taki, że co roku jeździ razem na wakacje. Nawet jeżeli mieli partnerów już, nawet jeżeli ich życia toczyły się oddzielnie, to te wakacje spędzali razem. No i mamy jedną linię czasową z tegorocznymi wakacjami i pozostałe linie czasowe, kiedy poznajemy rok po roku ileś tam tych wakacji, nie wiem, czy na 12 wyjazdów, na 12 lat ich przyjaźni, nie wiem, ale tego moim zdaniem jest za dużo i niektóre z tych wyjazdów i tych wspomnień kompletnie nic nie wnoszą, dlatego to jest takie strasznie przyciągnięte moim zdaniem. Plus jest też ten motyw, to jest do przemyślenia a propos przyjaźni damsko-męskich. Na pewno takie istnieją, nie będę tego kwestionować i na pewno są ludzie, którzy znowu leci samolot, którzy potrafią neutralnie spędzać ze sobą czas i nie ma to naprawdę żadnych kontekstów. Ale przy takiej dużej zażyłości, jak jest w tej książce, i teraz czytam Papierowy Pałac, mam tu go obok, i tam też jest motyw, że się przyjaźnili bardzo. Ta przyjaźń nie była chyba aż tak zażyła. I potem się okazuje, że to jednak nie do końca przyjaźń, no bo jak ludzie są w sobie zakochani i mówią, że się przyjaźnią, no to czy możemy tu mówić jeszcze o przyjaźni? No moim zdaniem to już wykracza poza element przyjacielski, więc to jest takie też wątpliwe i nie dziwi mnie też motyw, jak partnerce Alexa w pewnym momencie przeszkadza ta przyjaźń. No bo zawasy sprawę z tego, że to do końca przyjaźń nie jest, mimo że powiedzmy, że granice fizyczne były między nimi zachowane, ale to, jak wiadomo, to nie jest wszystko. I te emocjonalne przekraczali. I fizyczne zresztą w moim odczuciu też. Więc przyjaźń, nieprzyjaźń, po prostu taka relacja, w której obie strony boją się pójść dalej, żeby nie stracić tego, co jest, mimo że to, co jest, nie jest do końca tym, czym wszyscy myślą albo mówią, że jest. Nie wiem, czy nadążacie za tym, co mówię. Wiadomo, jak to się potoczy, wiadomo, jak to się skończy. Mimo wszystko, no ja doceniam te ostatnie 150 stron, które zrobiło mi po mózgu różne zamieszania w przemyśleniach. Na pewno będę sięgać po kolejne książki Emily Henry. Jeżeli nie podobało wam się Beach Read, to nie szłabym w tę autorkę. Chociaż, tak jak mówię, opinie są skrajne, ale wydaje mi się to na tyle powtarzalne i na tyle charakterystyczne to jej pisanie, że no nie sądzę, żeby to był sens jakiś wielki. Jasne, jest to lekka wakacyjna lektura, ale no ja się męczyłam, jeżeli chodzi o jej długość i właśnie jeżeli chodzi o to wszystko dookoła. Można się zapytać, czy w ogóle jest sens czytać takie książki. Moim zdaniem tak, dla relaksu, ale też dla przemyśleń. Chociaż jest to znów ten przypadek, w którym ja bym chciała troszkę się pobawić w redakcję i ten tekst zewrzeć w całość. No i tak, to jest typowa komedia romantyczna, więc nie czyta się po to do końca, żeby wiedzieć, co będzie dalej, tylko żeby przeżywać to po kolei, co wszyscy wiemy, że będzie się działo. Nie pamiętam dokładnie scen erotycznych, ale wydaje mi się, że były one dość znośne, jak na takie książki, więc
To też zaznaczam, w przeciwieństwie na przykład do książki Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę, o czym wspominam w innym vlogu. Czy to wszystkie książki? Jest ich w sumie mało, jak na ten czas. Wydaje mi się, że teraz najbliższe miesiące będą dużo lepsze czytelniczo i mam nadzieję, że będę częściej przychodziła z takimi podsumowaniami i opowiadała Wam o większej liczbie książek, bo chciałabym po prostu, żeby było ich więcej, jak najwięcej. I żeby były też różnorodne i ciekawe i muszę zadbać o tę różnorodność, bo naprawdę mam wrażenie od pewnego czasu, że stale mi się przewija w powieściach bardzo podobna historia i jestem tym potwornie zmęczona i znudzona, więc muszę iść w jakąś inną stronę. Myślę, że będę poszukiwać trochę bardziej fantastycznych historii i może też trochę realistycznych w najbliższym czasie. Ale jeszcze 3 powieści z serii butikowej mam na radarze w najbliższych tygodniach. Ale też coś innego, więc mam nadzieję, że będziecie śledzić moje czytelnicze postępy i poczynania. Dawajcie znać, co wy ciekawego ostatnio czytaliście i czy czytaliście którąś z tych książek. Nie wiem, co się dzieje, samoloty latają jeden za drugim. Wspaniale. Czas kończyć. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do zostawania ze mną na dłużej. I do zobaczenia następnym razem. Pa!